Witajcie w Onkoporadniku Fundacji Iskierka. To już ostatni odcinek tej serii. On będzie poświęcony samorzecznictwu i temu, w jaki sposób Wasze doświadczenia choroby onkologicznej mogą się zamienić w fantastyczne inicjatywy, które podejmujecie na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi, na rzecz rodzin, rodziców, na rzecz takich działań, które mają właśnie poprawić opiekę okołomedyczną w Polsce. Poznacie trzy bardzo inspirujące kobiety, onkomamy, które opowiedzą właśnie o tym, w jakich obszarach działają, co udało im się zmienić, co ich zainspirowało do tego działania. Także zapraszam na ostatni odcinek tej serii. Kasię poznaliście już w odcinku dedykowanym jedzeniu. Ponieważ Kasia w trakcie leczenia onkologicznego zmieniła swój zawód, można powiedzieć, i specjalizuje się teraz w dietetyce, w żywieniu dzieci z chorobą nowotworową, opowie o tym, dlaczego w ogóle skierowała się na taki obszar, co ją do tego zainspirowało i w jaki sposób doprowadziła do różnych inicjatyw, które właśnie służą dzieciom z chorobą onkologiczną, a zwłaszcza służą rodzicom, którzy stoją przed różnymi wyzwaniami i dylematami. Kasiu, w zasadzie znamy się od paru lat, bo wasza historia jest taka, że najpierw trafiłyście z córką na oddział tutaj do Zabrza. I powiedz, jak to się stało, że w zasadzie od mamy, tak, jakby dziewczynki z chorobą nowotworową, z białaczką, stałaś się ekspertem w dziedzinie żywienia, czyli dietetykiem, który na stałe jakby współpracuje z rodzicami, z podopiecznymi fundacji. Jaka była twoja droga? Oczywiście droga była długa i wyboista, bo żeby tak naprawdę zostać dietetykiem, no to tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj po prostu trzeba skończyć studia, jeszcze zajmując się żywieniem dzieci, to już w ogóle mnóstwo różnych kursów. Ale dlaczego właśnie żywienie? Była jedna sytuacja na oddziale, która wtedy gdzieś mi tam zaświtała w głowie, że czegoś brakuje. Była pewna taka sytuacja, ponieważ my zawsze jedliśmy, no myślę, zdrowo. U nas było bardzo kolorowo, bardzo różnorodnie. I pewnego dnia na oddziale mówię, nie, no już mam dosyć tego jedzenia, mam ochotę zjeść sałatkę. No nic wielkiego, sałatka, tak? I nagle się okazało, że jedna, druga, piąta mama powiedziała, kurczę, ja też bym zjadła sałatkę. I wtedy to były takie nasze, można powiedzieć, takie pierwsze warsztaty kulinarne, kiedy ja poszłam do sklepu, zrobiłam zakupy, przyniosłam warzywa i wraz z dziećmi zrobiliśmy sałatkę. Po czym usiedliśmy przy stole i rodzice i dzieci tą sałatkę zjadły i zjedliśmy to razem. I to była pierwsza taka jakaś, powiedzmy, myśl. Ja jeszcze nie myślałam wtedy, że to będzie na taką skalę, że ja się tym zajmę tak profesjonalnie, tak? Natomiast to dało mi do myślenia, że czegoś brakuje. Że nie rozmawia się o jedzeniu, że to jedzenie jest całkiem zepchnięte na margines. Coś, co jest naszą kluczową potrzebą, tak? Potrzebą fizjologiczną. No my musimy jeść, żeby żyć. Tutaj się w ogóle o tym nie mówiło. Przyszła pani doktor, powiedziała, czego nie wolno w danym protokole. Jakby na tym się kończyło. Nie było kogoś, kto przyszedł i powiedział, dobrze, tego nie można, ale zamiast można to, to i tamto i można to żywienie wpisać w ogóle w protokół leczenia, że tak powiem, bo naprawdę to, co jemy, jest bardzo, bardzo ważne. I to była taka pierwsza myśl, gdzie później oczywiście po rozmowach z Iskierką i tak dalej stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś w tym obszarze, bo jest to temat rzeczywiście zaniedbany, bardzo ważny, no i tak naprawdę jesteśmy prekursorami żywienia onkologicznego dzieci. I powiedz tak już z perspektywy paru lat w tej dziedzinie, bo rozumiem, że dla ciebie to doświadczenie choroby onkologicznej córki było w zasadzie takim, no taką trampoliną do zmiany tego, co robiłaś do tej pory. I jak sądzisz, czemu to może być ważne, albo czemu warto robić takie rzeczy? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Warto. Z perspektywy rodzica naprawdę warto, dlatego że jest wiele obszarów, które gdzieś tam jeszcze są nieruszone, gdzie można by coś zrobić w jakichś obszarach, nie wiem, społecznych, w jakichś obszarach zupełnie innych. Każdy rodzic ma jakiś pomysł, każdy rodzic coś wnosi fajnego, coś nowego i jeżeli rzeczywiście rodzic czuje, że warto się w to zaangażować i że te jego działania przyniosą wymierne skutki, to gorąco zachęcam i naprawdę
obecnie w życiu zawodowym zmieniamy swoje kariery kilkukrotnie, więc tutaj jakby nie ma to najmniejszego znaczenia, czy ja pracowałam 20 lat w księgowości, czy ja jestem panią nauczycielką. Ja mogę zmienić swoje życie, mogę zmienić swój zawód, mogę zmienić swoje kwalifikacje właśnie po to, żeby pomagać tutaj naszym dzieciakom. Nie dość, że ogromna z tego satysfakcja, to jeszcze może to się stać sposobem na życie. Czyli w Twoim przypadku jakby stanie się tym no, trochę samorzecznikiem w tym obszarze żywienia, no bo jednak zaczęło się od tych potrzeb, o których mówiłaś, tych potrzeb, które zauważyłaś na oddziale, tych obszarów, które były niezagospodarowane. I ta Twoja droga też polega na tym, że Ty bardzo mocno edukujesz rodziców, tak? Czyli wraz z fundacją wydajesz książki, robisz warsztaty. Co daje takie samorzecznictwo? Jak Ty to odbierasz? Jeżeli chociaż jedna osoba zadzwoni, napisze, że z czegoś skorzystała, że dzięki tym radom, nie wiem, udała się chociażby do dietetyka, czy udała się do jakiegoś innego specjalisty, czy dziecko nagle zaczęło jeść warzywa. To jest naprawdę ogromna, ogromna satysfakcja i naprawdę warto to robić. Poza tym to jest taka radość, kiedy ja przychodzę na oddział i rodzice rzeczywiście, to jest taka szczera radość, że się widzimy, tak? Że to nie jest udawane, tylko rzeczywiście rodzice cieszą się, że jestem, że możemy porozmawiać, że czekali na to. No to ja nie wyobrażam sobie, żeby mnie tu nie było. I teraz być może, żeby zachęcić też innych rodziców, z których każdy ma w sobie jakiś potencjał, czy zawodowy, czy w obszarze zainteresowań, pamiętajmy tylko o tym, że Twoja droga była też taka mocno edukacyjna, czyli oprócz jakby zauważania potrzeb, tak naprawdę bardzo dużo czasu, energii poświęciłaś na to, żeby faktycznie się w tym wyspecjalizować, tak edukacyjnie, więc to nie jest jakby taka pasja, tak? No nie, w pewnym momencie to pasja to jest za mało, bo pracując z dziećmi onkologicznymi, gdzie mamy do czynienia z bardzo wieloma lekami, mamy do czynienia z trudnymi protokołami, to nie jest tak, że ja sobie przychodzę i to, co ja mówię, to ja sobie tak wymyśliłam, bo to są rzeczywiście, to trzeba być tutaj mnóstwo godzin mieć zajęć z farmakologii, tak? Mnóstwo godzin mieć zajęć jakichś schorób wewnętrznych. Pasja to jest jedno, ale ta droga formalna no musi być. No, zawód dietetyka jest taki, że tutaj bez wiedzy takiej klinicznej, to myślę, że no nie, to nie byłabym na tym miejscu na pewno. A powiedz tak już na zakończenie, czy to była trudna droga, żeby tak naprawdę nawiązać kontakt z rodzicami, czyli jak to się odbywało w Twoim przypadku, bo tak rozmawiając z rodzicami, wiem, że czasami opór polega na tym, że w ogóle jak to ruszyć, od czego zacząć, tak? Jak można zacząć takie samorzecznictwo w jakimkolwiek obszarze, w Twoim przypadku w obszarze dietetyki i edukowania z tego obszaru? Jaka była Twoja droga? Przede wszystkim trzeba w to wierzyć. Trzeba w to wierzyć, bo jeżeli ja wierzę w to, że to ma sens, to się to uda. Jeżeli ja uważam, że no w sumie nie, no w sumie to nie wiem, czy warto, może niekoniecznie, ale jeżeli rzeczywiście jesteście Państwo przekonani, że te Wasze działania przyniosą wymierne skutki, to róbcie to, naprawdę róbcie to. Zapraszam Was do wywiadu z Ewą. Jeśli byliście kiedyś, odwiedzaliście portal onkorodzice.pl, to Ewa jest redaktor naczelną tego portalu. Jest też prowadzącą webinary z bardzo znakomitymi profesorami, specjalistami w dziedzinie onkohematologii albo ze specjalistami, którzy poruszają się w tym obszarze onkologii dziecięcej. Ewa jest też onkomamą i opowie trochę o swoich doświadczeniach, trochę o portalu, trochę o tym, dlaczego w ogóle inicjuje takie działania i dlaczego to jest wspierające dla innych rodziców. Ewo, jakbyś powiedziała w paru zdaniach, jaka jest Wasza historia, czyli gdzie się leczyliście, ile czasu, kiedy zakończyliście leczenie? Ignacy zachorował w 2016 roku, wakacje w lipcu. Leczyło się, chciałam powiedzieć, leczyliśmy się, bo to jest takie stałe słowo, że się właściwie leczyła cała rodzina. Leczyliśmy się w Warszawie, w szpitalu Żwirki i Wigury. Ignacy miał ostrą białaczkę limfoblastyczną i całe leczenie trwało do prawie 2,5 roku, czyli końcówka 2018 roku. To było leczenie zakończone. Mhm.
I ty w trakcie tego leczenia bardzo mocno zaczęłaś się też angażować w taką wymianę informacji między rodzicami. Najpierw będąc administratorem grupy na Facebooku, chciałam cię dopytać w zasadzie z jakiego powodu zaczęłaś to robić i jaki jest sens w prowadzeniu takiej grupy, co ona może dawać. Mm-hmm. Właściwie przed prowadzeniem to zacznę jeszcze od takiego momentu, kiedy dziecko zaczęło, jakby pada diagnoza, dowiedziałam się o chorobie, więc myślę, że większość rodziców wpada w takie poczucie, że nic nie wie o tym. Jest w wielkim szoku, od lekarzy albo nic nie rozumie, co te informacje od nich przybywają, albo nie jest w stanie, więc po nocach siedzi i szuka takich informacji. I w ten sposób trafia też do innych rodziców. Rodzice czasami polecają, słuchaj, jest taka grupa, albo są inni rodzice. I trafiłam, właściwie rodzic założyciel grupy, którą teraz się opiekuję, zaciągnął mnie do takiej grupy, bo szukałam informacji w necie, więc jakoś tam mnie wyhaczył. I ta grupa była nowiutka, tam wtedy było kilkudziesięciu członków, czyli kilkudziesięciu rodziców z całej Polski wtedy było. I ona się rozrosła, teraz ma ponad 1800 członków, czyli mamy wrażenie, że naprawdę większość rodziców, którzy po diagnozie trafiają do szpitala, znajdują się, szybko trafia potem na naszą grupę. No ja na tą grupę najpierw trafiłam, bo szukałam informacji, więc najpierw szukałam informacji, żeby od innych rodziców, ale to było też ciągle za mało, więc szukałam w internecie, więc wymienialiśmy się tymi informacjami. No a potem przyszło do tego, że tak się zaangażowałam, że zostałam administratorem, a teraz jestem opiekunem takiej grupy. Dedykowanej dla, to jeszcze dodam, bo to jest grupa dedykowana dla rodziców dzieci, które chorują na choroby hematologiczne, nowotwory hematologiczne, czyli głównie białaczki i chłoniaki. I jak ta grupa w zasadzie ewoluowała? Bo teraz jeśli jest tylu uczestników, zaczynaliście od kilkudziesięciu, to jak wygląda w ogóle opiekowanie się taką grupą? Czy ktoś ci w tym pomaga? Jak są zaangażowani w ogóle inni rodzice? Jak to wygląda od takiej strony też technicznej? Od strony technicznej wygląda to tak, że przede wszystkim żeśmy sobie, bo nie jestem sama w administrowaniu tą grupą, pomagają mi rodzice, członkowie tej grupy, też rodzice chorych dzieci. To są już też rodzice, których dzieci zostały wyleczone, więc mają już takie duże doświadczenie. Byli na tej grupie parę lat i dopiero po paru latach, jakby albo po roku, dwóch, żeśmy się dogadali, że okej, będziemy razem, albo zapraszam ich do pomocy. Więc głównie to jest weryfikowanie osób, które przychodzą na grupę, bo zgłasza się do nas bardzo dużo osób, ale część odrzucamy, dlatego że chcemy tworzyć taką typową społeczność bezpieczną dla rodziców, żeby tam nie było personelu, żeby nie było takich obserwatorów albo rodziców, którzy chcą się tylko dowiedzieć, czyli takich, jak to nazywamy, gapiów, żeby oni nas nie rozpraszali, żeby nie było tematów poza leczeniem, żeby nie było też osób, które próbują coś nam narzucać, więc do zadań administratorów przede wszystkim to jest, należą właśnie, należy weryfikacja uczestników plus taka moderacja, opiekowanie się, jeżeli ktoś wychodzi poza albo zaczyna oceniać drugą osobę, więc tutaj to pewnie trochę takiej opieki trochę psychologicznej dorzucamy, bo staramy się, żeby każdy rodzic czuł się bezpiecznie, żeby nie bał się opowiedzieć o swoich lękach, obawach. No i też wychodzimy z założenia, że nie ma głupich pytań, natomiast nie staram się nie narzucać swojej roli. Zawsze powtarzać, że konsultacja z lekarzem jest najważniejsza. Nasze obawy możemy zawsze wypowiedzieć, więc każdy ze swojego doświadczenia może się podzielić, jak to było u nich. No ale trzymamy też taki, staramy się trzymać standard i właśnie w tym mi pomagają inni rodzice, nie tylko administratorzy, bo ci, którzy już są parę miesięcy, już widzą, jak to działa i sami próbują się pilnować i innych nakłaniać, bądźmy dla siebie uprzejmi, to jest grupa wsparcia. Więc to jest taka ogromna siła, że kolejni rodzice trochę przyjmują pałeczkę i sami opiekują. Więc bardzo dużo rzeczy takiego administracyjnych, tych takich technicznych, to też ogarnia sama grupa, sama cała ta społeczność, bo wiedzą, jaka to jest wartość, kiedy jest ta jakość jest duża, kiedy mają poczucie bezpieczeństwa, że mogą o wszystkim porozmawiać. Bo zaraz przejdziemy do portalu, który jest w zasadzie takim narzędziem komunikacji też wiedzy eksperckiej, natomiast rozumiem, że grupa jest też takim narzędziem tworzenia małej społeczności rodziców i jakbyś miała powiedzieć o takich najważniejszych korzyściach, które mogą płynąć jakby i z inicjowania, ale też uczestniczenia w tej małej społeczności, takiej w internecie można powiedzieć,
To co by to było? Jak to oceniasz? To jest takie ogromne wsparcie obok, towarzyszymy sobie obok danych historii, czyli towarzyszymy tym rodzicom od początku. Znamy na przykład rodziców, którzy zaczęli, są przerażeni, wchodzą nowi rodzice i ci, którzy już są parę miesięcy, nawet parę tygodni, potrafią mieć, słuchaj, u nas też było ciężko, ale daliśmy radę, wy też dacie radę. I te słowa mają ogromną moc. Widać, że ci rodzice po diagnozie, którzy są przerażeni, jak widzą jedna, druga, trzecia, dwudziesta, czterdziesta, ta osoba mówi, słuchajcie, dacie radę, były dołki, my też daliśmy radę. I oni sami, widzimy po wypowiedziach, są tacy zbudowani, że okej, no to jak wy daliście radę, to my też. Więc śledzenie tych historii, często od samego początku, czasami trudnych, czasami z dołkami, czasami są znowy, ale śledzenie tych historii i obserwowanie, jak inni rodzice reagują, bo znają te historie prawie od początku, większość z nich, i jakie dają wsparcie sobie nawzajem, no to jest myślę, że największa siła takiej grupy, bo ludzie nawet nie znają się osobiście. Może to też jest czasem zaleta, bo ludzie wolą nawet do obcych wylać swoje smutki, niż komuś się wypłakać w ramię, bo nie mają takiej odwagi. Czasem jest to trochę bardziej anonimowo, ale dostają ogromne wsparcie, jak już z siebie to wyrzucą w internecie, a mogą też anonimowo posty pisać, co jest bardzo rzadkie, nadmiennie, więc w tej grupie widać, że ludzie czują się bezpieczniej. Wiele problemów swoich takich, że po prostu mają doła nawet, że słuchajcie, jest gorzej i nie wiem, jak to będzie, co mam ze sobą zrobić, jak sobie poradzić, czy pójdziemy do przodu. I wtedy dostają masę takich odpowiedzi pozytywnych, więc to jest niesamowita siła tych rodziców. I rozumiem, że to jest takie wsparcie płynące od innych rodziców, ale chciałam Cię jeszcze dopytać o portal, który tak z mojej perspektywy patrząc jest takim narzędziem też do komunikowania eksperckiej wiedzy i zastanawiam się, gdzie jest udział rodziców w tworzeniu tego portalu, gdybyś mogła coś więcej o tym powiedzieć. Ja mam wrażenie, że ten portal to jest taki krok dalej, trochę spełnienie moich marzeń w ogóle, bo jak działałam w tej grupie od samego początku, to widziałam, że masa informacji, także eksperckich, bo po prostu rodzice dzielili się nawet swoimi informacjami, albo gdzieś ktoś wyczytał bardzo ciekawe nowości, badania naukowe i dzielił się, ale na Facebooku to już od takiej strony technicznej trudno jest mieć uporządkowane te informacje, one giną i rodzice też często mieli problem z wyszukaniem, to już gdzieś tam pod tym setnym postem spada na dół i nie jest to, więc dlatego też stworzyłam grupę Białaczka, czy stronę białaczka.org, żeby tam część informacji wrzucać, uporządkowywać, ale to była taka moja inicjatywa oddolna i wrzucałam tam część informacji, ale no nie mogę powiedzieć, że to była taka typowo ekspercka, no bo nie była w większości konsultowana z lekarzami. Więc ten portal i cała, mam wrażenie, struktura tego portalu i większość treści, plan całego portalu powstał dzięki temu, że byłam parę lat na tej grupie i słyszałam, z iloma problemami rodzice sobie nie radzą, na ile pytań nie mogą znaleźć odpowiedzi, na ile informacji, do ilu informacji mają trudność z dotarciem, mimo czasem dobrego kontaktu z lekarzami. To jest albo, że właśnie jest informacja od lekarza jest albo zbyt krótka, albo jej brak, albo jest niezrozumiała, że lekarze to... Więc jakby bycie z tymi rodzicami przez parę lat pokazało mi, że potrzeba takiego portalu jest ogromna, więc oni współtworzyli te treści, tak jakby oddolnie pokazywali, co jest im potrzebne. Ja to starałam się po prostu ubrać w słowa, zebrać te informacje i przekazać w taki sposób zrozumiały. Taki jakby, więc ich wkład jest taki, że stworzyli listę, ja to tylko spisałam, jakie są potrzeby, czego brakuje. Czyli rozumiem też, że to jest taki przykład trochę samorzecznictwa, bo rodzice pokazywali, gdzie, nie wiem, brakuje informacji, tak, albo w jakiej formie chcieliby, żeby to było dostępne też dla kolejnych rodziców, którzy będą w tej sytuacji, trochę na bazie swojego doświadczenia. I wiem też, że są prowadzone różnego rodzaju webinary z ekspertami i rozumiem, że też rodzice mogą bezpośrednio ekspertom zadawać różne pytania. To jest chyba dosyć duża zaleta tego portalu, że jest taka możliwość. A chciałam Cię zapytać, czy rodzice się na przykład odzywają w takim znaczeniu, że na przykład piszą, jakie tematy by były dla nich ważne teraz, nie? Kiedy to jakoś funkcjonuje? Czy to jest też takie narzędzie do dalszego tworzenia i komunikowania, czy potrzeb, czy tych obszarów, które są jeszcze niezaopiekowane? To wychodzi zawsze trochę na żywioł, czyli na przykład po jednym webinarze niektórzy rodzice, albo już w trakcie takiego webinaru, czyli mamy spotkanie, rodzice
piszą pytania podczas samego webinaru, albo potem po webinarze do mnie nawet mówią i tak, że coś jeszcze by chcieli. I to od razu jest pomysł taki, że coś jeszcze chcieliby się dowiedzieć, albo to nie zdążyli dopytać, albo nie mogliby być na tym webinarze, a jeszcze to dla nich jest niejasne z tego obszaru. Więc to już od razu mi zapala lampkę, ok, to jest dobry pomysł na kolejne rzeczy, albo że te treści trzeba uzupełnić, chociażby te treści warto uzupełnić na portalu, jako dodatkowa jakaś taka rzecz, której jeszcze nie ma, bo po webinarze, podczas tego spotkania, te webinary się cieszą bardzo dużą jakby oglądalnością, ale najwięcej zauważyliśmy, że rodzice chcą uczestniczyć w tych webinarach takich typowo dotyczących medycznych spraw, czyli takich merytorycznych, więc tutaj naprawdę o guzach mózgu, o białaczkach to mieliśmy największą chyba oglądalność. Zresztą no, nie mówię, że też dostęp do gości, których mamy, kiedy ci rodzice słyszą o tych profesorach, którzy są topowi u nas w Polsce, którzy ciągną tą onkologię dziecięcą do przodu i dzięki którym są ogromne sukcesy i postępy w leczeniu, to spotkanie prawie że na żywo z takim profesorem to jest dla wielu no, niezwykła okazja do takich właśnie pozyskania wiedzy z najlepszego źródła, więc to dla nich jest myślę, że bardzo cenne. A one same tworzą, tak jak Ci mówię, po każdym webinarze tworzą następne tematy, że rodzice też dyskutują o tym, mówią, że to było fajne, a tu chcieliby jeszcze coś, więc pomysł na następny webinar sam jakoś wychodzi. Jasne, bo rozumiem, że no, poprzez współtworzenie tego portalu udało się osiągnąć taki efekt, że w zasadzie różne drogi się tam spotykają, tak? Czyli potrzeby rodziców, ale też duża otwartość ze strony ekspertów, którzy tam występują i też chcą być dostępni na tyle, ile mogą, chcą się dzielić, chcą odpowiadać na te pytania. I jest to też takie miejsce, w którym można dużo tej takiej eksperckiej wiedzy i od strony rodziców, i od strony no, takich medycznych, tak? ekspertów dostać. A tak jakbyś miała spojrzeć na te projekty, które realizowałaś i pomyślałabyś sobie o tym, co one Tobie dały, nie? Jako Tobie, jako Ewie, to co by to było? Ja się też na pewno uczę na każdym takim spotkaniu. Zresztą w ogóle dla mnie portal jest dużym wyzwaniem, bo zaczęłam robić rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłam. Musiałam się wielu rzeczy nauczyć, więc i lubię też wyzwania, lubię uczyć się nowych rzeczy, więc dla mnie to było... Jestem grafikiem, natomiast rzeczy, które... używam sporo tych umiejętności, ale nigdy nie prowadziłam webinarów, więc musiałam się tego nauczyć. Technicznych rzeczy muszę się trochę nauczyć, jeśli chodzi o prowadzenie portalu, więc to jest dla mnie ogromne wyzwanie od takich stron właśnie samorealizacji, ale takiej budowania swojego trochę zawodowego, ale takiego moich umiejętności, których nie miałam, albo wykorzystuję jedne umiejętności i błyskawicznie muszę je rozszerzyć o kolejne. To jest ogromny rozwój dla mnie, wyzwanie, rozwój, ale taka czuję się zmotywowana, bo widzę, że to przynosi dużo korzyści i właśnie te korzyści, taka satysfakcja z tych korzyści, jak rodzice mówią, że świetny webinar, fajnie poprowadziłaś, to było wszystko zrozumiałe i dziękuję za to spotkanie. Każdy lubi rzeczy robić, które są dla innych. Lubi robić rzeczy, które są z korzyścią dla innych, więc jak czuję tą korzyść, to po prostu chcę iść dalej. Czyli rozumiem, że przekaz do innych onkorodziców jest taki, że jeśli mają marzenia, czy widzą jakieś realne potrzeby i mają marzenie je zrealizować, albo jeszcze jakieś braki w tym systemie opieki czy medycznej, czy okołomedycznej, to żeby po prostu poszli za tymi marzeniami, że to jest do zrobienia. Do zrobienia jest zrobić grupę, do zrobienia jest zrobić portal. Tak, to jest... A czasem można to zrobić nieformalnie. Ja teraz ostatnio brałam udział w takiej akcji świątecznej rodziców z naszego szpitala, na Żurki i Wigury, gdzie tam jest trochę mniej zaangażowanych fundacji, nie tak jak Fundacji Iskierka, gdzie jesteście ciągle obecni na oddziałach. I rodzice sami w zeszłym roku się zmobilizowali, żeby paczki świąteczne przygotowywać dla dzieci. I w tym roku ta akcja przerosła wszystkich oczekiwania. Dziewczyny mają masę roboty. I bardzo dużo tych rodziców, których dzieci się leczyły w tym szpitalu, się w to zaangażowało. Każdy wziął swoją szkołę, nasza lokalna szkoła tutaj też wzięła udział, bo poszłam do pani nauczycielki, która jest odpowiedzialna za wolontariat, otwarcie bardzo do tego podeszła. No, niesamowita moc jest właśnie tego, z takiej też chęci pomagania, działania. I mówię, niekoniecznie to musi być takie sformalizowane, nie musi zakładać stowarzyszenia, można czasem robić wiele innych rzeczy, które są nawet jednorazowymi akcjami. Ktoś zrobi jakieś warsztaty, bo w czymś jest dobry, przyjdzie na oddziały, albo
albo ktoś zrobi właśnie akcję świąteczną i masę satysfakcji dla wszystkich dookoła. Ostatnim moim gościem w tym odcinku będzie Jola. Jola jest mamą Oskara, który już kilkanaście lat temu leczył się na białaczkę. Jola jest też prezesem Iskierki, która zainicjowała bardzo wiele działań właśnie w celu poprawy jakości leczenia, jakości życia w leczeniu. Natomiast cofnie się w tej swojej opowieści też do początków, opowie o tym, co ją zainspirowało do w ogóle zagospodarowania tego obszaru, zajęcia się tym obszarem, wprowadzenia różnych zmian, opowie o tym, co się udało zmienić, ale też myślę, że powie bardzo ważną rzecz o tym, jakie warunki muszą być spełnione, jakie mieć do tego nastawienie, żeby faktycznie skutecznie przeprowadzać te działania samorzecznicze. Witaj, Jolu. Jola, prezes Fundacji Iskierka, ale przede wszystkim jeden z onkorodziców, który już od 16 lat, Jolu, tak? Podejmuje różne działania na rzecz rodziców dzieci. Oficjalnie od 16, a nieoficjalnie od 18, więc już jestem dorosła. Tak. Jolu, w tym odcinku bardziej Cię zapraszam jako rodzica, bo myślę, że masz ogromne takie doświadczenie i praktyczne, i teoretyczne. Jak inicjować pewne działania i jak to robić, żeby to też było skuteczne, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Na początek chciałam Cię dopytać o to, no jak to się zaczęło, czyli w zasadzie na jakie potrzeby Ty zwróciłaś uwagę jako rodzic, który się leczył z dzieckiem na oddziale, które były trochę takim bodźcem do zainicjowania konkretnych działań. To odpowiadając na te konkretne potrzeby, to jak pamiętam, mój proces leczenia z moim dzieckiem, znaczy nie mój, ale mojego dziecka, to po pierwsze to był brak dostępu do psychologa, co na tamten moment uważam dla mnie, zwłaszcza w momencie, kiedy się trafia na oddział, jest kluczowe, żeby ktoś był, kto no, od strony tej psychologicznej da wsparcie, trochę opowie o tym, co się ze mną może dziać, co się dziać może z moim dzieckiem i to była taka pierwsza potrzeba. A druga potrzeba to była taka, że popołudniami w mojej ocenie tam się niewiele działo na oddziale, a mogło się dziać. To był czas, kiedy, ja bym powiedziała, oddział żył takim swoim czasem, czyli rano były badania i do określonej godziny, tam to było gdzieś, już nie pamiętam, ale myślę 13-14 czekało się na wyniki i co dalej. A potem jakby od 15 ten oddział zamierał, w takim znaczeniu, że się nic nie działo dla dzieci i rodzice najczęściej, ja zresztą też, przy kawie czy przy herbacie jakby wałkowałyśmy cały czas temat tego, na jakim etapie moje dziecko, jakie wyniki, co się dzieje. Ja sobie wtedy pomyślałam, że ja tak dłużej nie dam rady, że ja coś po prostu muszę z tym zrobić i że trochę z tej słabości można zrobić siłę. I najpierw zaczęłam od swojego dziecka, zaczęłam jemu proponować różne przygody, takie, które jego wzmacniały, jemu pomagały. Czyli zaczęliśmy jeździć w góry, na rower, takie, ja bym powiedziała, dla mnie to były takie momenty zatrzymania i trochę słuchania tego, co on potrzebuje i jakby próbowanie z tym, co jest zapleczem, jakim mamy, realizowanie ich. I się nagle okazało to strzałem w dziesiątkę, bo to jakby po pierwsze wzmacniało go, dawało mu też taki termin od do i to nas też ustawiało jako rodzinę trochę w innych, że tak powiem, trybach, bo był poniedziałek badania, do czwartku była chemia i jak wszystko było w porządku, to teraz w czwartek po południu albo w piątek rano realizowaliśmy to co było istotne dla mojego dziecka. I to był jeden taki element, a drugi element jakby za zgodą pani profesor Sonity Jakimczyk zaczęłam zapraszać różnych moich przyjaciół, znajomych na oddział, trochę wprowadzając tam warsztaty, które teraz w fundacji nazywają się arteterapią. I tam zaczęły się właśnie działania takie okołoplastyczne, rozmowy z różnymi ciekawymi ludźmi i tam też się pojawił pierwszy element realizacji marzenia Radka, który wymarzył sobie, że znaczy miał takie marzenie, że jak będzie dorosły, to chciałby być bardzo dobrym kucharzem. I w związku z jego potrzebą zaprosiliśmy Maćka Kuronia, który był kołem zamachowym w ogóle do tego, co się na oddziale może dziać, a zadziało się wtedy bardzo dużo, bo
z Radkiem gotowali naleśniki, trochę opowiadali, Maciek nam wtedy też opowiadał bardzo dużo o, w ogóle o kuchni, o tym, co można robić, jak można robić i że szpital też może być przestrzenią, gdzie można dobrze gotować. Też po wielu tam, znaczy tym czasie spędzonym wspólnie, zaczęliśmy też rozmawiać o tym, czy by przyjął zaproszenie na nasz pierwszy piknik, który jeszcze był organizowany z ramienia oddziału w Zabrzu. No i tak się pojawił na pierwszym pikniku, zaczęła się współpraca z dziećmi, z rodzicami i się nagle okazało, że można. Wspominałaś też o tym, że w zasadzie zaczęło się od takiego siedzenia też z innymi rodzicami przy stole i komentowania, czy mówienia tego, jakby czego nie ma, no nie, czego brakuje. I być może ważne jest też, żeby podkreślić, co trzeba zrobić, żeby to było możliwe, była możliwa ta zamiana z tego, czego nie ma, na to, co jest albo co da się zrobić. I mówiłaś o tym, jak ważna jest współpraca między różnymi w zasadzie ogniwami, między rodzicami, między lekarzami. Co z Twojej perspektywy było takie najistotniejsze w tym, żeby w ogóle można było ruszyć te działania, zaspokoić te potrzeby? Znaczy, ja myślę sobie, że przede wszystkim rozmowa. Że bez rozmowy to naprawdę niewiele można. Że drugie, dla mnie takim drugim elementem to jest otwartość, ale otwartość w takim znaczeniu, że ja też coś proponuję i słucham, co ta druga osoba ma do zaproponowania. Ja nie zakładam, że ja wiem i ja wiem lepiej, tylko ja mówię o tym, że widzę taką potrzebę, że widzę taką możliwość, że widzę, że takie rzeczy mogłyby się zadziać. I też słucham, jak się ma ta druga strona. I nagle się okazuje, że często tych wiele pomysłów, potrzeb, one są bardzo zbieżne. Tylko ktoś nie miał czasu, żeby to załatwić, albo ktoś nie wiedział, jak to załatwić, albo kim. I nagle ja tu wychodziłam z różnymi propozycjami. I też takie doświadczenie mam, że rodzice też wychodzą z propozycjami, ze swoimi pomysłami, ze swoimi możliwościami. I jak jest na to otwartość, właśnie się tworzy taką przestrzeń do realizacji tych pomysłów, to się nagle okazuje, że wszyscy na tym korzystają. I że to w ogóle może zmieniać bardzo wiele obszarów. Ja mówię teraz o naszym obszarze onkologii dziecięcej i podnosić w ogóle i proces leczenia, i jakość tego leczenia. I takie mam doświadczenia też. Czyli gdybyśmy chciały zachęcić też innych rodziców do tego, żeby komunikowali swoje potrzeby, to być może ważne by było podkreślić, co jest tym niezbędnym elementem. Czyli mówisz o rozmowie z drugą stroną. Ta druga strona to są lekarze. Kto to jest jeszcze, Jolu? Ja bym powiedziała, że to są wszystkie osoby, które nam mogą pomóc. To są lekarze, to są pielęgniarki, to są psycholodzy, to są inni rodzice, to są nasi znajomi, nasi potencjalni darczyńcy. Warto rozmawiać, warto mówić o tym, co my widzimy, warto pytać w ogóle, czy ten drugi rodzic też tak widzi, jak ja to widzę. Warto się też innymi inspirować i się też dzielić. Ja mam takie doświadczenie, że przy każdej przy każdym oddziale jest jakaś organizacja. Warto czasami zapytać, czy tam można zrobić, żeby połączyć te siły. My też zapraszamy wielu rodziców do tego właśnie, żeby to oni realizowali swoje pomysły, a my tylko trochę wspieramy i nagle się okazuje, że to są piękne, mądre, głębokie działania projektowe i takim tutaj działaniem jest jedzonko 1, 2, 3, jest bieg dla Mai, jest nasza Ewa Mikieta, która przepiękne zdjęcia robi naszym podopiecznym i w ogóle została zawodowym fotografem, Ewa Majewska, gdzie wsparłyśmy wspólne nasze tak naprawdę pomysły, działania, łącząc siły i powstał fantastyczny portal onkorodzice.pl. To są też sobie myślę, że to są ci rodzice, których nie widać tak jakby w relacjach, ale zajmują się też wolontariatem czy organizacją różnych rzeczy, eventów, inicjatyw w takiej właśnie oddolnej, w takich oddolnych działaniach. Ale może warto podkreślić, że to, żeby to było możliwe, to właśnie warto wyjść poza ten komunikat, nie wiem, jak chcę, no nie, czy trzeba, albo czego nie ma, tylko bardziej komunikować potrzeby, bardziej komunikować to, co się zauważa, że brakuje, ale też być może z jakimś pomysłem na rozwiązanie, tak, żeby była większa otwartość jakby na Ja myślę, że to jest to, co poruszyłaś teraz, to jest ważny ten właśnie element dla mnie tej propozycji, żeby nie wychodzić i mówić, ja wiem lepiej, albo ja chcę, bo to jakby na dzień dobry rodzi opór. Natomiast jak ja proponuję, ja widzę tą potrzebę, proponuję rozwiązanie, to jest szansa, że do tego mojego pomysłu się też dołączy kilka innych osób i nagle się okazuje, że to można zrobić, można zmienić, można zrealizować czy to czyjeś marzenie, czy jakiś rozwiązać po prostu problem, który wydawał się nierozwiązywalny.
jak rozmawiałyśmy w tym obszarze samorzecznictwa, mówiłaś też o tym, że masz też takie doświadczenia, że niektóre pomysły też na takim poziomie, można powiedzieć, wysokiego szczebla, czyli jeśli chodzi o wdrażanie różnych leków, rozwiązań, finansowanie badań, że w zasadzie zaczynałeś od tego, że ty zaczynałaś o tym mówić bez takiego nastawienia, że to się musi, nie wiem, wydarzyć w przeciągu jakiegoś konkretnego czasu. I że ważne jest po prostu komunikowanie tego w odpowiednich miejscach i to potem jakoś idzie dalej, no nie? Czyli tak jak mówisz, wiele osób się zaczyna w to angażować. Co pokazuje, że tak naprawdę dużo ludzi ma gotowość też, tylko trzeba o tym po prostu mówić. Po pierwsze, to jest tak jak ty mówisz, Gosia, że trzeba mówić i w różnych miejscach mówić, pokazywać to, a drugie, znaczy myślę, że drugi element to jest też, że trzeba przyjąć, trochę mieć w sobie takiej pokory, że to się nie zadzieje już teraz natychmiast, tylko że to jest pewien proces. Znaczy, dla mnie ważniejszy jest efekt, że to się udało zrobić, jak myślę o różnych, czy to lekach, czy badaniach, czy różnych rzeczach, które są związane z naszymi dziećmi, niż to, że można powiedzieć, moje jest na pierwszym i że to jest najważniejsze. Nie? Że ja trochę patrzę z takiej perspektywy, jest problem, to komunikujmy, albo pytajmy w ogóle, czy on jest, bo może się wydawać, że tylko ja mam to w głowie, a niekoniecznie jest, ale jeśli zaczynają inne organizacje o tym mówić, zaczynają mówić o tym inni rodzice, to znaczy, że to jest i że warto to wnosić. I wtedy na wszystkich możliwych konferencjach, seminariach warto to albo o to pytać, albo nawet prowokować do tego, że ten temat jest, że on jest nieruszony, że jego trzeba jakoś zagospodarować, że to zaczyna rodzić duże trudności, czy to finansowe, czy to dla rodziców finansowe, czy na poziomie leczenia coś zaczyna być naprawdę nie tak być prowadzone, jak powinno być, bo na przykład wiemy, że praktyki na Zachodzie mówią, że można tak, albo że tak powinien wyglądać protokół leczenia, albo konsultujemy to z lekarzami i oni mówią tak, tak to powinno wyglądać, tego nie ma, no to wtedy dwie strony zaczynają o tym mówić, nie? I to ma większą siłę rażenia i też to jak więcej o tym osób mówi, no to już jest taki moment, że trzeba się trochę przy tym zatrzymać i popatrzeć, co z tym można zrobić, nie? Jolu, czy mogłabyś powiedzieć właśnie o kilku takich przykładach tego, o czym ty zaczynałaś mówić, ty jako Jola, mama Oskara, który chorował na białaczkę, które właśnie jakoś potem ruszyły przy zaangażowaniu oczywiście wielu osób, bo do tego trzeba i środków, i finansowych, ale też takiej otwartości, gotowości, nie wiem, lekarzy, instytucji. O czym ty mówiłaś? O jakich potrzebach, o jakich obszarach, które wymagały tego zagospodarowania? Ja pamiętam, że z tamtego okresu to naprawdę bardzo mówiłam o takiej potrzebie, że na każdym oddziale, zwłaszcza hemato-onkologicznym, powinien być psycholog, że to jest naprawdę potrzebna osoba nie tylko nam, rodzicom i dzieciom, ale też lekarzom i pielęgniarkom. My w tym wszyscy w tym procesie uczestniczymy i bywają momenty łatwiejsze i trudniejsze i że to jest naprawdę niezbędna wręcz postać jakby w całym tym dialogu, który jest pomiędzy nami, dziećmi, lekarzami, pielęgniarkami. Drugim takim obszarem, to pamiętam, w tym szpitalu się wiele tygodni spędza, a niektórzy rodzice miesiące tam spędzali. To pamiętam, że też zaczęłam drążyć temat i mówić o tym, że kolory i w ogóle przestrzeń, w jakiej jesteśmy, ma ogromny też wpływ i że to też jest jeden z elementów, który może mieć wpływ, nie taki stuprocentowy, ale że to wzmacnia proces leczenia i to i od tego się też u nas takie zaczęły projekty kolorowo, bardziej zdrowo, gdzie pokazaliśmy, remontując pierwszy oddział, że jeśli on jest właśnie dostosowany do dzieci, do rodziców, do personelu, to tak naprawdę wszyscy na tym korzystają i że tu już zaczyna wchodzić już zmiana jakościowa, nie? I że to jest bardzo ważne. Potem im dalej w las, no to zaczęły się pojawiać takie elementy jak żywienie i tu się pojawia Kasia Stankow, która ma pozytywnego świra na tym punkcie i to jest cudowne, że z jej wiedzy i kompetencji można korzystać i ona w ogóle też pokazała przy naszym wsparciu, że naprawdę można prosto, kolorowo, smacznie gotować, że to się może wszystko zadziać w szpitalu, że też miała taką otwartość do edukowania rodziców i wchodzenia na oddział i gotowania z dziećmi się nagle okazało, że można. Że też pamiętam parę lat temu, to już jako organizacja, ale też jakby drążyłam temat, gdzie my możemy
wesprzeć tych naszych lekarzy w ogóle w procesie leczenia, w protokołach leczenia, co tu można zmienić, gdzie my możemy tu jakość leczenia podnieść. I pamiętam, że jako Iskierka ogłosiliśmy taki konkurs, bo dostaliśmy pierwsze takie większe pieniądze na taki grant, który miałby właśnie wesprzeć badania lekarzy, które jakby będą miały wpływ na leczenie naszych dzieci. I pamiętam, że przyszedł bardzo ciekawy projekt profesora Szczepańskiego, gdzie jak ja przeczytałam ten cały program, to ja naprawdę w ogóle nie wiedziałam, o czym on jest. I wybrałam się, znaczy poprosiłam pana profesora o spotkanie i poprosiłam, żeby on to mi wytłumaczył w taki bardzo przystępny sposób, niemedyczny tak naprawdę, o co chodzi w tej minimalizacji choroby resztkowej. I okazało się, że przy naszym wsparciu, gdzie ten program do tej pory wspieramy, było to ogromnym kołem zamachowym, że ta konkretna propozycja profesora objęła wszystkie dzieci w Polsce, zaczyna być to standardem leczenia, że było to trampoliną przy z kolei ogromnym wsparciu Fundacji Jurka Owsiaka i bym powiedziała właściwym zarządzaniu profesora Młynarskiego powstał OnkoLab, który obsługuje wszystkie dzieci w Polsce, więc to też pokazuje, że czasami te małe, drobne działania mogą doprowadzić do ogromnych projektów, które są już nie na tylko skalę Polski, ale to jest skala międzynarodowa już. I cieszę się, że takie rzeczy się też dzieją, bo ja to mówię, nigdy nie wiesz, co stoi za kolejnymi drzwiami, a warto inicjować, warto próbować, warto się nie zniechęcać właśnie, tylko szukać rozwiązań, patrzeć na to, gdzie są te elementy styku, gdzie możemy razem zrobić krok do przodu. Tak z perspektywy, wiem, że to jest czasami trudne do oceny z perspektywy 16 lat, ale tak jak sobie myślisz o swoich działaniach, o tym, co komunikowałeś, co rzecznikowałeś też, tak? Bo rozmawialiśmy o tym rzecznikowaniu, to z czego ty jesteś szczególnie dumna, jeśli chodzi o te działania? Ja bym powiedziała tak. Ja jako Jola, jako mama jestem dumna, że udało mi się zbudować takie relacje do współpracy i to na różnych polach, że tak naprawdę mam poczucie, że i ja, czy też organizacja była inspiracją i że z tego powstały jeszcze różne inne projekty, małe, duże, i że tak naprawdę za chwilę to ja albo my byliśmy zapraszani. I to jest coś fenomenalnego, że łącząc siły, łącząc różne kompetencje, łącząc też różne perspektywy, nagle się okazuje, że razem możemy więcej. I to jest coś, co mnie najbardziej cieszy i też nakręca. I to, co też jest cudownego, to że na przykład nasi podopieczni zaczynają się już wdrażać, próbować, działać, pytać, obserwować, my ich trochę wspieramy i to jest coś cudownego. To jakby się okazuje, że to, ja bym powiedziała, że to nie tylko mi pomaga, ale i nam. I jednocześnie nam wszystkim, którzy uczestniczymy w tych działaniach czy wydarzeniach. Jak myślisz o swoich działaniach rzeczniczych, to co by ważne było, wiesz, takim tytułem podsumowania do wskazania jako te elementy, które są niezbędne, żeby te rzeczy mogły się wydarzyć, no nie? Czyli od komunikowania potrzeb, co jest niezbędnego do tego, żeby właśnie od tego, czego nie ma, moglibyśmy przejść do tego, co jest możliwe do zrobienia. Ja powiem, dla mnie jest ważna otwartość. Trochę taka postawa, nie że ja wiem lepiej i chcę, tylko słuchanie też, co ta druga osoba ma do powiedzenia i bardziej szukanie takiego, gdzie te elementy są styczne. Przede wszystkim do komunikowania o potrzebach, mówienia o tym, szukania sojuszników, pytania wśród rodziców, dzieci, lekarzy, pielęgniarek, znajomych. Ja wychodzę z takiego założenia, pytaj, komunikuj, zawsze się znajdzie osoba, która powie, słuchaj, to jest świetny pomysł, spróbujmy, zróbmy, zobaczmy. I że to ja bym powiedziała, że warto wstać i spróbować. Bo z perspektywy nawet naszych doświadczeń organizacyjnych, zresztą to nie jest jakby przy każdym, tak jak powiedziałaś, ośrodku w Polsce w zasadzie działa jakaś organizacja, bardzo byśmy chyba rodziców zachęcały do tego, żeby komunikowali to, co widzą, że jest potrzebne, no nie co można by zrobić. Fantastycznie, gdyby za tym szła też jakaś ich własna inicjatywa bądź propozycja, bo wielu rodziców ma fantastyczne pomysły, czasami myślą, że to jest niemożliwe do zrealizowania albo że to jest jakiś wierzchołek góry,
A przy wsparciu właśnie organizacji też takich rodzicielskich, które już działają lata, jest to w zasadzie bez problemu możliwe. Ja bym nawet powiedziała, że to jest ogromna siła, jak rodzic przychodzi i mówi: słuchajcie, ja to widzę. To ja powiem tak, ja skaczę wtedy z radości, bo to jest tak, że ten rodzic zaczyna być aktywny i że to nie jest tylko tak, że on się koncentruje na tym swoim dziecku, tylko zaczyna widzieć więcej, szerzej i że jak on przychodzi, mówi: słuchajcie, pomóżcie mi, bo ja to widzę, ale nie wiem jak, a my możemy się już podzielić tym naszym doświadczeniem, trochę wiemy jak to zrobić i jego wspieramy w tym, to ja mam takie poczucie, że nie dość, że jest zrealizowany jakiś bardzo dobry projekt, to jeszcze się pobudza sprawczość tego rodzica, to jego się jeszcze inspiruje i on za chwilę może być inspiracją, inspiratorem dla innych rodziców, którzy są na oddziale. W ramach podsumowania bardziej chciałabym się skupić na podsumowaniu całego projektu onkoporadnika, ponieważ w ramach tego projektu stworzyliśmy 22 niezwykłe, inspirujące odcinki. Inspirujące przede wszystkim dlatego, że w tworzenie tych odcinków zaangażowani byliście wy jako rodzice, albo wy, którzy braliście udział w samych nagraniach, ale także wy, którzy mówiliście, że to jest świetny pomysł, że trzeba robić takie rzeczy, że to jest bardzo ważne dla rodziców, że bardzo dobrze wam się tego słucha, ponieważ to dało odwagę zarówno mi, jak i innym rodzicom do tego, żeby pokazać kawałek siebie, do tego, żeby się nagrać, do tego, żeby podzielić się doświadczeniem. To też spowodowało, że rodzice, którzy brali udział w projekcie, mówili, że to jest dla nich szczególnie ważne, że to też nadaje jakiś sens tej całej chorobie, tej całej drodze, że to może w jakiś sposób też pomagać kolejnym rodzicom przechodzić przez ten kryzys, którego wszyscy doświadczyliście, tak? Który dla każdego wyglądał inaczej. Przez te 22 odcinki mam poczucie, że udało się poruszyć bardzo wiele tematów, bardzo wiele obszarów. Mam też absolutną świadomość tego, że były to takie czasami zalążki tematów, na które warto zwrócić uwagę albo które warto zaakcentować, bo każdy z was ma inne potrzeby, każdy z was ma inne historie. I bardzo trudno byłoby tu wyczerpać te tematy, o których mówiłam. Natomiast być może kiedyś będzie czas, żeby do nich powrócić, być może w kolejnych odcinkach, być może w innych formach, które zachęcam też, żebyście współtworzyli. To, co bardzo chciałabym zaakcentować, to, że naprawdę istnieje wiele organizacji, które z dużą otwartością są jakby skierowane na wasze pomysły. Dużo takich organizacji, które działają naprawdę blisko pacjentów, nie tylko nasze, ale też takie, które są w innych ośrodkach. I chciałam was z tego miejsca też zachęcić, bazując na tym doświadczeniu onkoporadnika, do tego, żeby inicjować takie działania, inicjować pomysły, traktować te organizacje jako narzędzia do tego, żeby właśnie mówić głośno o waszych potrzebach, o tym, co jeszcze jest do zrobienia, o pomysłach, które macie, nawet jeśli to mają być małe inicjatywy, pojedyncze warsztaty, jakaś, nie wiem, jedna ulotka albo jakiś webinar, tak, o tematyce, która was interesuje. Mówcie o tym, komunikujcie to. Możecie to robić też w komentarzach pod tym odcinkiem, możecie to robić w kontakcie z organizacjami, które znacie, z którymi być może współpracujecie. Wasze samorzecznictwo jest czymś, co zmienia rzeczywistość kolejnych rodziców, kolejnych rodzin, które przechodzą przez tą sytuację kryzysu. Bardzo wam dziękuję za uwagę, serdecznie dziękuję rodzicom, którzy się wyjątkowo zaangażowali w ten projekt. Dla mnie on był bardzo ważny, bardzo taki inspirujący, bardzo emocjonalny, czasami realizowany w waszych domach i bardzo dziękuję za zaproszenie do tych domów i do tego, że dzieliliście się i emocjami, i doświadczeniami, i tym, co było dla was trudne. I myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie po prostu dziękuję. Zapraszam was do onkoporadnika Fundacji Iskierka, do tego, żebyście nas znaleźli na YouTubie, na naszym kanale, do tego, żebyście nas znaleźli na różnych platformach streamingowych w formie podcastów, do tego, żeby z tego korzystać, do tego, żeby to rozsyłać, do tego, żeby to udostępniać. Do zobaczenia.